fair. Tak. Nie wiem, czy z tych co mówić, czy nie, ale... Nie. A. Pytanie, czy chcesz w dwójkę Arama zagrać, bo Memik mówi, że jej nie ma jeszcze przez chwilę. A, no możemy, możemy. I teraz tak. No front lamp to pick off, I see. Alright then. Co jest tam? Okay. Epizod 5, Trail of the Madman, what the fuck. Czekaj, oczywiście, że łatwy poziom. O! No to jest ciekawe. Już nawet to jest jakieś świątynia chyba, mi się wydaje. Shit. Może nie, spróbuję na poziomie średnim. Może nie będzie, może level nie będą aż tak skafed. Zobaczymy. Tam? Nie wiem, czy średni to jest dobry pomysł. Oh my god. Mało życia już. Wydaje mi się, że procenty są trochę pomylone. No oczywiście, że tak. Okej, nie, to jest niemożliwe. Nie za dużo biją. Może też być, że emulator się myli w kalkulacji faktycznej ilości obrażeń, którą powinienem dostawać, to jest możliwe. Kred łatwo.
Ktoś odmawia... Ktoś odmawia załadowania się do gry chyba. Ktoś teraz Lola teraz pobiera na bieżąco. Miałem kolegę, który kiedyś chodzek pobierał, co nie? To miał jakiś chory pomysł, czy dałoby się, że poprawiłby tylko kilka map, a jakby nie miał mapy, na której nas rzuciło, by mu się pobrała przed grą. Gdzie on, wiesz, miał super powolny transfer. No nie. 7 lat czekania na załadowanie się do gry. Takie, jak to nie by miało działać, człowieku, nie? No, z szybkim internetem dałoby się to ogarnąć, nie? Te mapy jakieś chyba super giga duże nie są. Nie są, tym bardziej jakby problem było to, że jego internet był super powolny, więc... Tak. Bo chodź pozwala ci grać, nawet jak nie masz swojej gry. Tak, jest skrywalny, jakby... Powiedzmy, no. Jakby dało się grać w grę i nie mieć w niej tracer, to wtedy byłaby bardziej grywalna, no ale... A, śmieszna rzecz, jak to się nazywa. Myślałem ostatnio na tym, zagadaliśmy sobie, żeby mieć fizyczny dysk SSD razem z grą, nie? Żeby nie trzeba było jej ściągać, nie? Technicznie cały dysk SSD nie jest potrzebny, nie? Bo słuchaj, dysk SSD jest fizycznie duży, dlatego że on tam ma te NAND chipy, nie? A NAND chipy one są tego rozmiaru, dlatego że one po prostu masz zduplikowane komórki ileś tam set razy, nie? Bo one po jakimś czasie się po prostu zużywają i jakby wypalają permanentnie, nie? Więc musisz mieć ich po prostu dużo, żeby się zastępowały z czasem, nie? Ale w momencie, w którym na przykład byś zapisał tylko coś raz na taki NAND chip, nie? Bo zapisy tak naprawdę uszkadzają te komórki, nie? Odczyty nie. Więc... Co można zrobić? Ojej. To można wziąć taki malutki chip, jak jest na karcie SD, taki micro SD, nie? I zamiast 32 giga, bo one też tam mają redundancję jakąś, wiesz? To można je rozszerzyć do tych 256 GB, czy tam nawet 512. Ale wtedy będziesz mieć bardzo mało zapisów, nie? Więc co się robi? To zapisujesz tą grę raz, w sensie build, czy tam patch, czy whatever, nie? Zapisujesz jakby core grę na ten jeden chip. I jego masz na przykład w takim małym pendrive'ie, w takim małym kluczu na USB-C. Albo po prostu USB 3.0, żeby mieć bardzo duży transfer, nie? Jakbyś miał konsolę, to bierzesz ten klucz, wnikasz go i tam on ma też zapisany klucz z wersją gry i to się podłącza do twojego konta, to raz. A dwa, jak chcesz po prostu grać w grę, to ona... USB-C ma chore, że tak powiem, prędkości odczytu, nie? I tak dalej, nie? Ma chory transfer. Także bez problemu dałoby się bezpośrednio tą kasetę z gry wczytać do RAMu i tak dalej. To nie powinien być nawet problem. Bo to jest w miarę szybkie i to byłyby też w miarę tanie, no bo no de facto chcesz mieć kartę SD, która kosztuje grosze do wyprodukowania. Także dałoby się to zrealizować tak faktycznie, nie? I nie tylko to, bo wtedy masz kolejny plus, nie? Bo konsole nie muszą mieć tych, nie muszą wtedy mieć aż tak dużo miejsca. Swojego, nie? Nie muszę mieć aż tak dużego dysku. I na dysku byłyby na przykład tylko patche do gry. I tak dalej. A tak cała gra by się znajdowała na tym... Na tym pendrive'ie, czy... Czy czymś tam, nie? A, klucze mi trzeba. Olipka. O nie. Berkucz. A, Olson. Fajna rzecz. Nie. Powiedzmy. Okej. Okay. Ten sposób.
Pyk. I pyk. Dobra. Nie wiem, kto zabijał tą Lisandrę, ale trochę podpierdzieliłem pięknie fragę. Drusz. Byłeś ty strzelcą? Po trochu. No, też. Bo zabiłem ją z Ultra Trundla, po prostu gina z hitem chamskim. Olipka. Lisandra w sumie już chwilę temu dostała ten pas, taki, który on teraz ma, ten taki chory. Mm. Ten potroszenie jak bardzo brainless można zrobić pasywa. Osoba, która jakby kompletnie nie wiedziała, co robi w grze, raz spierdolona kwadrę do co grając Lisandrą, bo... No, bo... W teamfightie... No... Ten pasyw jest bardzo mocny. Ale to w sumie też trochę zmienia jakby podejście do grania Lisandrą. Jakby dosłownie musisz tylko być w tym fajcie, żeby rzeczy się i tak stały, jak jeden kill wpadnie. Bo to, ale czekaj, bo to jest tak, że ona musi zabić, czy może mieć asystę? Może mieć asystę, dlatego że musi. Jezus Maria, the cringe. No jak musiała zabić, to bym to rozumiał, bo to byłoby jakby faktycznie... Zasadniczo to jest taki, to jest nowy pasyw Lisandry, to jest zimny brand. Basically. To jest jak ten, jak Scorpion i Sub-Zero w tym... Jak to się nazywa? W Mortalu. No. Rozumiem, że o jej pasywa chodzi o tą postać, co idzie. Tak. W śmierci, tak? Tak? Dokładnie. O. Widziałem w ogóle, jest Return to the Castle Wolfenstein na gogu. Ona ma... Zastanawiam się, czy może nie ograć, jak już przejdę to. Hmm. O! 100% strażer i kill, hell yeah. Żeby się gra nie zbugowała. Please. O, oh, what the fuck? Yo, what the fuck? No. Okej, poziom, który jest ciężki nawet z tym, nawet na tym poziomie. Czyli rozumiem, że po prostu bym umarł immediately. Na poziomie średnim, który ma fucked damage. Ja myślę, że to jest błąd, wiesz? Czy to nie jest możliwe, że tak faktycznie jest? Czy tak było w oryginalnej grze? Bo na łatwym poziomie, ja wiesz, dostaję takie procentowe ilości damage'a, które są powiedzmy reasonable jak na łatwy poziom, nie? Ale na średnim to jest tak, dostaję jedną kulkę z pistoletu i po prostu nie żyję prawie od razu, nie? Ja myślę, że to jest błąd. To jest coś innego. Że to jest... To nie powinno tak być. Ja muszę zająć tej jebanej Queen, zabić go i kraj się. O, Migan! What the hell, już? Hell yeah. Czy dałoby się, jak łatwo byłoby zmodować Wolfensteina? Bo mam pomysł pewien. Wiesz jaki? Nie wiem. Wziąć te tekstury, co istnieją, nie, wszystkie. I je upscalować sztuczną inteligencją. Mhm. Tak co najmniej dwa razy. I na przykład dajesz im opis, że no... Jak masz te sprite tych żołnierzy niemieckich, nie? To po prostu opisujesz, że to jest żołnierz niemiecki, nie? I tam...
żeby dalej zachować oryginał jakby tego. Ale żeby było tak w dwa razy wyższej rozdzielczości, tak dwa albo trzy, nie? Ciekawe jakby to zadziałało. Na pewno na tekstury kamieni i tak dalej powinna sobie całkiem nieźle poradzić. Co mi się wydaje. I na te wszystkie inne też. To byłoby spoko chyba. Money. Kurwa, ile ultów. O, klucz. Elie. Okej. Okay. Nice. Pomyślę nad tym. Jakby to by się udało. Holy shit, to następny jest dom. The chopping block. Co to za jakaś modlitwa do króla szczurów? Ten nawet nie zna At Doom's Gate. Kurwa, wiesz co? To brzmiało jak turututuru wążeczny turututuru jest niebezpieczny. Fuck off. Mama jest niebezpieczna. A nawet nie jest rzeczna. Wow. Holy shit. Staczamy się. Jak ten ser. Oh shit. Nie, to gestapo. O nie? O nie, to discordowe gestapo. Elie. Dobra. Wyobraź sobie święto bez gaslightingu. Nie ma takich rzeczy. Nasze święta polskie zawsze muszą być męczące. Nie ma szans, żeby polska rodzina nie wiesz czas na psych. Nie wolno. No. Nie robić. To chyba to jest bardzo ciężkie, mi się wydaje. Nie można po prostu wiesz odpoczywać. Oh my fucking god. Co? To jest strasznie dziwne, co nie? Czas odpoczynku, czas jakiegoś święta, poszlewania. Nie. I wszyscy się tłuką ze sobą. Po prostu nie można. Straszne. Perwersja. Powiedział. Mesjasz narodów moment. Wyobraź sobie, że chcesz odpoczywać w świętach na twój sposób, a nie na, nie wiem, jakiś inny, na sposób inny z tradycją, nie? To już w ogóle. Można, ale dam 0 punktów. Holy shit. Oh shit. Elie. Powiem ci, że oprócz paru tych epizodów, które były takie Wolfenstein z tym durnym sterowaniem za pomocą myszką, która jest w miarę klanki, nie? Mhm. To jest... Kurwa, całkiem enjoyable. Jak niewiele potrzeba, nie? Holy shit. Będę kończył Fallout 3 dzisiaj. Ty, to jest dobry pomysł. Ostatnio zacząłem ogarniać powoli, jak implementować w sensie coś, co się nazywa reinforced learning i tak dalej, nie? Sieci neuronowych. Zasadniczo to jest, to teraz jest strasznie dużo szumu o tym.
w mediach może gdzieś tam było słychać, że słyszałeś coś takiego, co się nazywa alignment problem. Oczywiście to jest alignment problem. Coś mogło zasypnąć się w mojej czaszce, no? No, alignment problem to jest takie coś, że masz reinforced learning polega na tym, że robisz losową sieć, która ma losowe parametry, nie? I rzucasz tą sieć na problem i dajesz mu funkcję tego, nagrody, nie? Na przykład w przypadku Ponga naucz się, nie wiem, zdobądź punkt, nie? I za każdym razem jak zdobywa punkt, to jest dobrze, to wtedy zapisuje te parametry, nie? Jakby zapisuje tą sekwencję ruchów, które on wykonał na przykład, nie? Żeby zdobyć ten punkt. Ale jeżeli nie zdobył punktu, to zapomina to wszystko i albo inaczej. Robi tak, żeby nie powtórzyć tego znowu, nie? I alignment problem polega na tym, że powiedzmy, że ty zrobisz jakieś AI i sprecyzujesz mu jakiś cel, nie? On niekoniecznie nauczy się robić to, co ty chcesz, aka grać w Ponga, tylko on de facto nauczy się robić dokładnie to, co maksymalizuje tą funkcję nagrody, nie? Czyli może znaleźć jakiś glitch w Pongu, nie? Który będzie po prostu nabijał mu infinite score'a. I dlatego, że to nabija mu infinite score'a, to on będzie maksymalizował to, nie? To teraz jakbyśmy to zaekstrapolowali do jakby prawdziwego życia, to na przykład zamiast znajdować faktyczną diagnozę na raka, nie? To będzie znajdować to, co lekarzowi wydaje się, że jest rakiem. Niekoniecznie, czy to faktycznie jest rak, nie? Ale, że dużo lekarzy się zgodziło z tym, to jest dobrze, nie? Więc de facto to jest cały alignment problem właśnie. Że jak zrobić tak, żeby to uczyło się tego, czego my chcemy, a nie jakieś losowe rzeczy, które akurat też przypadkiem to odpowiada jakby zdobywanie punktów tutaj, nie? Więc na przykład w takim Pongu, co się robi dodatkowo, co możesz zrobić do problemu Ponga, to jest dać dodatkowe parametry, nie? Że na przykład, okej, okay, jeżeli odbije piłka, zetknie się z paletką, to jest git, nie? To wtedy jest dodatkowa nagroda, nie? Jeżeli coś tam się zrobi, to jest kolejna nagroda, nie? I tak dalej. To w ten sposób. Tylko że jest problem taki, że nie możesz tego zgeneralizować, nie? Bo to działa tylko do Ponga. Tak naprawdę. To jest dość masywny problem. I żeby to rozwiązać, to pasuje znaleźć taką metodę, żeby AI samemu znajdowało sobie te cele. Znajdowało jakby wektor celów, żeby osiągnąć ten główny cel, nie? I to tak od 5 lat jest taki dość duży problem i dalej nie został rozwiązany. Co jest trochę spooky, biorąc pod uwagę, że ten problem nie został rozwiązany, a już istnieją modele typu GPT-4 albo nawet 5. Kinda sus. Okej. Ty by mówiłeś też, żeby w jaką inną grę zagrać? Hexen czy Heretic? Ty zasugerowałeś jaką grę oprócz tego? Hexena czy Heretica, bo nie pamiętam? Ja Hexena. Hexena. Ale Blood, jak jesteś dość... Blood jest fajny, ale on jest tak trudny, holy shit. To jest jedna z lepszych w sobie gier, jeżeli chodzi o
jeżeli chodzi o klimat i tak dalej, to jest perfekcja. Więc potem zrobili Blood 2, który jest po prostu... shit showem. Wiesz co zagraj? Hmm? Słuchaj, Shadow Warriora. Ooo, actually, no. No way. Good idea. Fuck, ale chujowo zrobiłem. Poszedł ten poziom źle, what the fuck? Bro. Gdzie jest to? Możemy, no. Spróbuję, myślę, że spróbuję zrobić AI, które nauczy się grać w Wolfensteina. Ale poleciało tego robić. Bo jest to o wiele prostsze niż nauczyć AI grać w LoL'a. Na razie. O. Jest na tyle mało rozdzielcze, że powinno to przerabiać na podstawie obrazu, nie? Ale równie dobrze można byłoby użyć jakiegoś, wiesz, cheat engine'u, żeby wyciągnąć od, wiesz, odległość od ściany najbliższej, czy tam iluś tam najbliższych ścian, czy przeciwnik jest w zasięgu widzenia i tak dalej, ale najlepiej tak by nauczyło się grać na podstawie wizji, nie? Chociaż to też chyba nie będzie takie trywialne. A co dlatego, że... Widziałem jakby showcase sztucznej inteligencji, który Google robi research w... I oni mieli takie AI, które eksplorowało, miało znajdywać jabłka w labiryncie, nie? I tam mieli chyba 6 czy 7 różnych modeli po prostu i taki cały gigantyczny pipeline, który na jakimś superkomputerze działał, więc... Kiepski timing, na mnie dopiero zaczynamy. Timing level bardzo. Ale w sumie najlepsze takie w sumie rzeczy, które byłyby useful, mi się wydaje, to jest jakbym zrobił w jakimś Unity czy w Godocie coś, co by wyglądało jak Wolfenstein, nie? Czy miało taką samą strukturę i żebym mógł tam wrzucać w sensie moje boty własne, nie? W sensie własnych przeciwników. Bo wtedy co mógłbym zrobić, to mógłbym mieć tam skrypt czy serwer, który by sobie działał w tle. I przeciwnicy to byłoby faktyczne AI, nie? Które by iteracyjnie zostało nauczone tak, żeby wiesz, szukało gracza i polowało na niego jakby, nie? Bo z tego co pamiętam, to w tym... Co się nazywa? Ta gra... Alien Isolation, nie? To tam AI, ono dalej było algorytmicznie sterowane, nie? To nie jest faktyczne AI. Czy to jest po prostu, wiesz, jakiś tam algorytm, którym coś tam udaje, że tak naprawdę cię szuka. Ale można byłoby wtedy zrobić system, gdzie masz AI gracza, który się uczy przetrwać, i masz AI przeciwników, którzy są troszkę bardziej upośledzeni niż... To jest ten sam model, ale oni są troszkę gorsi od gracza, nie? I wtedy niby de facto AI mogłyby szkolić inne AI. I potem by się po prostu odcinało wagi. Miałbyś poziomy trudności oparte na wagach przeciwników. To byłoby cool. Takie najbardziej zaawansowane AI algorytmiczne, które kojarzę z FPS-a, to było to, jak to się nazywa? W Firze było. Tam faktycznie, wiesz, ci przeciwnicy cię flankowali i tak dalej, nie? Tak. I actually próbowali cię jumpscare'ować, nie? A następne to jest chyba... ten. Jak to się nazywa? Half-Life. Ale wydaje mi się, że Fear miał...
film miał lepszą sztuczną inteligencję. No tak, no bo był trochę później. Można było już wziąć się, który... A nie wiem, czy był później. Strong. Nie pamiętam. Fear of Half-Life. Half-Life to jest który? 2003? 98? A nie, nie, mówię o Half-Life'ie drugim. Aaa. No, no. Myślałem, że chodzi o Grantów. My ass is heavy. Nie, 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 nie o nich właśnie. Bo Half-Life ma skład... Też ma składy i tak dalej, nie? W Half-Life'ie lepsze zajęcie, bo możesz też nimi sterować i masz jakby kooperację z nimi, nie? Z tymi rebeliantami. Jakby nie ma w Fearze, ale jeżeli chodzi o AI samych przeciwników, czyli tych, z którymi walczysz, to wydaje mi się, że w Fearze było lepsze. To też może być ze względu na level design. No? Zazwyczaj przeciwnicy to są ci, z którymi walczysz. True. No, zazwyczaj, no. Chyba, że grasz z Bartem w Lola, to wtedy nie wiadomo. Random chance of changing the team. Właśnie, Lulu. Huh? Dzisiaj ten gość od Alice Madness Return napisał informację, że AI odmówiło mu jakby finansowania kolejnej części i odmówiło oddania licencji innej firmie. Więc gra nie powstanie. What? I go się tak to przybiło, że mówił, że chyba rezygnuje po prostu z kariery w tej, no, w robieniu gier. EA, nie AI. EA, nie AI. A, dobra. I, a, sorry, on tak dużo gadał o AI, że teraz mi to wchodzi w głowę. Brainworm, brainrot. EA, tak. Nie, to przewalone. Przewalone. Kurwa. Kurwa, nie gra w stupingu cały czas, ja pierdolę. Czyli co, jej powiedział mu, że LOL nie opłaca się, wypierdolaj, zasadniczo. Tak, bo stwierdzili, że już nikt nie gra w single playery i platformy. Jak to kupić grę raz i mieć grę? Cóż, nikt nie gra w single playery. Właśnie to sam miałem powiedzieć, jak nie zrobią dobre single player, to pogadamy. Skąd oni mają statystyki na temat gier single player, które zostały wydane zanim wszystko było only online? Nie ma, dlatego że nie ma pipeline'a, żeby to monitorować, ja pierdolę. Przecież nie ma czegoś takiego jak Steam Statistics. Nie? Ej, właśnie, można zobaczyć, ile na przykład ludzi gra... Czekaj, Skyrim jest offline'ową grą. Mhm. Piątka, nie? Można zobaczyć statystyki na Steamie? Tak. Tak, Skyrim 5 to jest piątka. Shut up! Skąd widziałeś? Skąd widziałeś, że Skyrim 5? Grałeś w Skyrim 4? Tego Obliviona? Całego? No wiecie, jak w Battlefieldach, no tak bym powiedział, że średnio, bo jest 4, potem 1, potem 5. No bo ciężko. A jest, the field of battle 3. Jeszcze było Battlefield Heroes, Battlefield Free to Play. Battle Hill. Sam jesteś Battlefieldem. Sam jesteś Battered Hill. Battle of Hill. Battle of Hill. How do you find your Battle Hill game? Wracając do Alice, ja to chłopie też nie chcą tego, no, jakby dać mu hajsu na to, ale mogliby przynajmniej właśnie sprzedać to innej firmie, żeby oni mogli zrobić kontynuację, skoro oni nie chcą. Nie, nie można. Nie, oni siedzą na... Tak. Oni siedzą na każdej swojej rzeczy jak ten... Smok na górze. Ja myślę, że to wygląda tak, że oni siedzą na tytule, nie? Na jakimś IP przez 5 lat. Jak widzą, nie wiem, w internecie, jak się robi jakaś nostalgia czy coś, to wtedy zaczynają mówić, dobra, to teraz wchodzimy na nostalgię Hype Train i teraz wypuszczamy to.
Ja myślę, że to jest ich pomysł. Nie, to jest tak samo jak mikropłatności. A, no tak. A, jest. Oh my fucking god. Nie zrobimy Alice Madness Returns, ponieważ robienie gier single player się nie opłaca. Dobra, to sprzedajcie IP. Nie! Nie, bo ktoś zrobi grę, na której zarobi. Nie, bo ktoś zrobi grę single player, na której ktoś zarobi, nie? Ale przecież ktoś inny by to zrobił i to by się tak to przesprzedało, to ale by mieli ból dupy. I właśnie tego nie wiedzą, żeby się to sprzedało, więc po prostu... Gry singleplayery się nie opłacają, więc nie sprzedamy tytułu na grę singleplayer. American Magii dosłownie powinien zrobić sobie jakiś ten... Spiritual Successora tak zwanego. Jakby on zrobił nawet Kickstartera, to przecież ludzie by wpłacili na to. Tylko nie miałby praw do tytułu, bo są pod EA. No, zamiast Alice Madness Returns to mógłby zrobić coś innego w sumie. Ale byłoby to samo. Ludzie mu to proponują. No. Teraz jak właśnie to wyszło, to wszyscy piszą, żeby to zrobić, ale... Podobno jak robił kiedyś coś takiego, to się nie przyjęło, bo chyba robił czerwonego kapturka w taki sposób. Aaa, znaczy no to też może być problem, bo... No nie masz tej ikoniczności jakby, nie? To jest problem. Mhm. No, bo to jest w sumie bardzo duży problem. Zazwyczaj to jest cały problem, że tak powiem, nie? I to też się teraz... No. Teraz mógłby nawet umiesz samyki zrobić, bo public domain. No bo teraz już myszkomiki przeszło do public domaina, bo minęło 80 lat. Czy w końcu? Nie, nie gadaj! Nie gadaj, że Disney w końcu przegrał w sądzie. Nie, to nie jest możliwe. To się nie dzieje. Przegrał, ale po części chyba dlatego, że rzucał się jeszcze do... Disney się chyba autentycznie rzucał do Tennessee bodajże, bo oni tam chyba mają. Oni sobie tam self-governowali tymi niektórymi rzeczami, co nie? Tak, to ja wiem, że zabrali im ziemi, już nie mają, że tak powiem, ziemi nie rząd, która jest de facto ich i rząd nie ma nic do gadania, to akurat to wiem. A to było komiczne, bo też chyba oni jakby im przedłużali ich ten, ich właśnie holdy na ich IP. I jak ich wkurwili, to powiedzieli, dobra, to patrzcie, jak wam nie przedłużamy tych holdów. O, dobra, tak, o, nie chcę nie być okej, dobra, public domain, fuck you! Enjoy. Więc tego pewnie powstanie jakiś horror z myszką Miki. Myślę, że każda obecna rzecz z myszką Miki to jest horror. A ty tylko nie powstajesz tak dużo z myszką Miki samą w sobie. Musiałem sobie poszartować. Also, kiedy ja muszę engage'ować teamfighta jak diabeł. Zrzucam winę na establishment. Okej, dobra. What's the name? Muszę sobie to poczytać, okej. Okay. Nieźle. Steamboat Willie, czyli ten pierwszy... Pierwsza myszka Miki. Steamboat Willie. Tak. Ma... Look at the Willie. Ma ten... Ma expirować w 2024. Kurwa, 100 lat. Fuck off. Disgusting. To jest niesamowite, jak potrzebujesz po prostu mocno przedłużać copyright, żeby twoja firma w ogóle się utrzymała. Amazing, nie? To tak jakby nie robił tego rzeczy, nie? No, to tak jakby ktoś tutaj specjalnie zabijał konkurencję na rynku, aby mieć monopol. Nie. Chyba to póki DreamWorks dycha, to nie mają monopolu. Nie, DreamWorks nie ma przecież tego. DreamWorks robi dobre rzeczy. Czyli wersja tej pierwszej myszki Miki będzie public domain. Okej. Okay.